Pamiętasz, Panie Boże, nad Wołyniem łunę krwawą i ten krzyk z płonącej chaty mordowanych przez sąsiadów. Chyba byłeś w tamtej porze gdzieś po innej stronie świata, bo byś pewnie się zasmucił i przystanął i zapłakał. Jesteśmy w Lubomlu na cmentarzu, na starym cmentarzu, który założony był tak jak kościół w 1412 roku, ale jesteśmy od strony ulicy Chełmskiej na części nowego cmentarza, cmentarza z XX wieku. Ten cmentarz był tam aż za tamte budynki. Tam był cmentarz nowy z okresu międzywojennego i z czasów II wojny światowej. W czasie II wojny światowej położono tutaj ponad 2000 osób. Były to mogiły zbiorowe, ale również uciekinierzy, policjanci, żołnierze, ludzie niewiadomego pochodzenia, którzy ginęli tutaj, kładziono na ten rzymskokatolicki cmentarz. My jesteśmy przed symboliczną mogiłą poświęconą mieszkańcom Kątów. W 1943 roku, 30 sierpnia, UPA w okolicy Lubomla wymordowała 6 polskich wsi. Ostrówki, Wolę Ostrowiecką, Kąty, Jankowce, Czmykos i Borki. Zginęło około 2000 osób. Tu jest pochowana symbolicznie jedna z rodzin z Kątów, która nie wiadomo, czy była pochowana na nowym cmentarzu, czy ciała były zakopane bezpośrednio we wsi, której dzisiaj nie ma. Z tej rodziny ocalała tylko jedna kobieta. Nazwisko Macegoniuk, która była w ciąży i za 2 miesiące po polskiej stronie urodziła córkę. Córka jej z Lublina przyjechała dopiero 3 lata temu po raz pierwszy. Dowiedziała się, że jeździmy na cmentarz do Lubomla i ufundowała ten symboliczny krzyż. Tu Chrystus nie ma rąk, bo jej dziadkom poobrąbywano ręce, więc jest ten symboliczny cierpiący Chrystus. Kolejne mogiły to symboliczny krzyż postawiony przez ojca Rogera 25 lat temu przez młodzież z Lubomla. Grób, jak tam imię Stocki? Zobacz. Stanisław. Grób Stanisława Stockiego to jest dziadek starosty Chełmskiego sprzed kilku lat. Starosty tak wiernego swemu dziadkowi, że nigdy będąc starostą ani teraz tu nie przyjechał. Więc są bardzo różni ludzie. Ten cmentarz jeszcze 10 lat temu był cały zarośnięty, był jedną wielką puszczą. On tutaj był na wysokiej skarpie, tędy prowadziła grobla i prowadziła droga. My później przejdziemy do starej alei, tej, która nazywała się Jagiełłowa, przy końcu której na pagórku stała przepiękna z początku XVIII wieku kaplica rodowa Branickich, których Lubom był przez ponad 2 wieki własnością. Był tu piękny pałac. Kaplica ta z czarnego marmuru miała około 30 pochówków. Tutaj urodziła się w Lubomlu Róża Branicka, teściowa czwartego polskiego wieszcza Zygmunta Krasińskiego. Tutaj się wychowywała, tutaj wracała. Kaplica była niezwykła. Była z włoskiego czarnego marmuru i na tej kaplicy była sentencja z jednego z starych psalmów chrześcijańskich. Mianowicie były słowa: żyłem, bo chciałeś, umarłem, bo kazałeś, zbaw mnie, bo możesz. Po wypędzeniu Polaków w 1945 roku, resztek mieszczan i ocalałych ludzi z polskich wsi z powiatu Lubom, w ciągu 3 lat cmentarz był intensywnie niszczony przez rodziny banderowców i przez miejscowych Ukraińców. Rozebrano i w niewiadomym miejsce przeniesiono kaplicę Branickich. Zabrano wszystkie zabytkowe
piaskowce z XIX i XX wieku oraz bardzo cenne pomniki skwater harcerzy polskich i skwater policjantów. Otóż tutaj w powiecie Lubom w okresie międzywojennym zginęło około 20 policjantów na posterunkach. My pójdziemy później do grobu. Zostało tylko kilka starych drzew, które mają po 200 lat. Cała Aleja Lipowa i cała Aleja Dębowa, która była w Alei Jagiellońskiej, przepadła po naszym wyjeździe w ciągu tych 70 lat. My w zasadzie stoimy na 1/3 cmentarza lubomelskiego. Na tej części nowej, która była największa, w latach 80. pobudowano budynki, zakłady pracy, które jakby nie prosperowały, to prędko padają. Ponieważ nie można budować na kościach ludzi, a szczególnie kościach męczenników, tu wołyńskich budynków. Tak jakby ziemi nie było, wszędzie leży ona odłogiem, nikomu nie potrzebna. Jesteśmy przy głównej alei Jagiellońskiej na starym cmentarzu w Lubomlu. Tutaj jest 7 pokładów kości według zapisów kronik lubomelskich. XIX-wieczne nagrobki, które tutaj resztki zostały, praprawnukowie starych dębów, bo tutaj na cmentarzu o dziwo nie sosny, nie brzozy, ale były dęby. Jagiełło bardzo kochał się w dębach, zresztą pod dębem umarł. I widocznie te dęby pozostały jako pamiątka po nim. Czy słyszałeś, modłe panie, oczy ojca, czy pamiętasz, gdy hańbili córkę jego banderowcy jak zwierzęta? On na drzwiach ukrzyżowany błagał, zmiłuj się nad nami. Zlitowali się oprawcy, skłuli oczy bagnetami. Co zostało ze starego XIX-wiecznego cmentarza w Lubomlu? Pobite nagrobki, których około 170 odkryli harcerze i pomocnicy, wolontariusze niemal z całej Polski, którzy od 5-7 lat tutaj pracują każdego lata. Resztki tylko tych grobów i barwinek. Barwinek, który jest wieczny, który tworzy się tam i jest wiecznie zielony, przypomina o zmartwychwstaniu. Bardzo ciekawa, jak opowiadali mi najstarsi, którzy mieli po 90 lat, pół wieku temu, był tu dziwny bardzo zwyczaj w Lubomlu, widocznie średniowieczny, miejscowy, szlachecki, procesji zaduszki. Do kościoła stąd daleko, prawie 2 kilometry. Procesja nie szła z kościoła, tylko szła od głównej bramy. Tutaj na zaduszki zbierało się dużo dziadów z całego Polesia i Wołynia, bo mieli okazję żebrać i mieć płacone za pacierze, za duszę. I ta procesja szła główną aleją tą Jagiellońską i rzecz była bardzo dziwna. Otóż zaduszki, wszystkim, którzy się modlą za duszę zmarłych, trzeba było płacić. Płaciło się dziadom, płaciło się księdzu na wypominki i płaciło się służbie kościelnej, czyli wszyscy, którzy nieśli chorągwie, którzy nieśli krzyże i byli z kościelnej służby. Ale kościelna służba nie dostawała pieniędzy, tylko płacono im tradycyjnie po staropolsku szarymi jabłkami. Cóż to za szare jabłka i czego one dotyczą tutaj na tym cmentarzu? Otóż to był symbol niezbawionych jeszcze dusz. Szare jabłko, czyli to były dzikie, szare renety. Tak możemy się dzisiaj domyślać, bo innych nie było w tradycji. Dopiero jak obniesiono wszystkie chorągwie wokół, to te dusze dostępowały blasku. Możemy sobie wyobrazić tylko, że w XIX wieku tu, gdzie stały stare dęby tutaj, nie kładziono tak jak my
teraz lampionów takich w szkle, tylko symbolicznie woskowe małe świeczki, nazywały się one lampadki, odlewane samemu za duszę zmarłych w każdym domu z tłuszczów i kładziono jałowiec, szczególnie jałowiec, świerk. Dlaczego kładziono jałowiec czy świerk? Zdarza się przecież, że na wszystkich świętych przyroda jeszcze jest żywa i jest mnóstwo kwiatów. Więc dlaczego te iglaki kładziono wokół grobu? Dlatego, żeby złe duchy nie siadały na grobu. Jałowiec w naszej kulturze jest kadzidłem. I jałowiec towarzyszył w wielu obrzędowych historiach. I proszę sobie przypomnieć, że nasi dziadkowie i pradziadkowie jałowcami obkładali groby. I ubierali jeszcze śnieguliczkami, białymi tymi kulkami, owockami, czerwoną kaliną, kasztanem. Krzyżyk z kasztanu, czyli to, co dawała przyroda. To był dar największy dla tych dusz i pamiątka dla nich. Natomiast jeśli chodzi o dziadowskie pacierze, to mówiło się, żeby nawet sam biskup odprawił mszę i modlił się za tę duszę, to nie będzie ona taka pomocna dla duszy, jak ten dziadowski pacierz. Każdemu dziadowi, choć po jednym groszu, choć po jednym jajku, choć po pierogu, trzeba było dać. W 1989 roku, kiedy ja przyjechałem z pielgrzymami po raz pierwszy, to tutaj nie było tego cmentarza, tu był bardzo gęsty las. I w tym gęstym lesie na końcu znaleźliśmy ten stary nagrobek policjantów. Proszę popatrzeć, zachował się jeden stary przedwojenny orzeł, prawdziwy. On był tu zarośnięty w dębczakach, jego nie było widać. Proszę popatrzeć, że liście dębu są również tutaj. One widocznie były symbolem policji miejscowej, ponieważ tu na Polesiu, gdzie by się wydawało, że sosna króluje i brzoza, to jednak stare dęby miały swoje znaczenie. I ja wtedy napisałem pismo do wojewódzkiej komendy policji i milicji wtedy w Lublinie, że odnaleźliśmy ten grób i żeby oni natychmiast się nim zaopiekowali. I rzeczywiście co roku od tamtej pory policja przyjeżdża tutaj z Chełma i opiekuje się tym grobem. Ten grób nigdy nie był zniszczony i zbezczeszczony. Jedyny grób, który został w całości i oryginalny. Opowiadali mi miejscowi ludzie, którzy mieszkali tutaj w pobliżu cmentarza rzymokatolicy, kim byli ci policjanci. Otóż proszę sobie wyobrazić, że do pracy takiej jak w policji, na poczcie, do szkoły nauczyciele, za marszałka Piłsudskiego przyjeżdżali sami wybitni ludzie z konkursów. Oni tutaj dostawali podwójne garze, ale byli bardzo uczciwymi, pracowitymi pracownikami Rzeczpospolitej i najczęściej byli z Wielkopolski. I tutaj na wszystkich świętych przyjeżdżały limuzyny i zaprzęgi wynajęte podwody z Lubomla i z Chełma, gdzie przyjeżdżały arystokratyczne rodziny z Wielkopolski na groby swoich synów. I oni tutaj przywieźli bardzo dziwne kwiaty. Kwiaty, których oczywiście nie było na Wołyniu. Bo co się wiezie zmarłym? Wiezie się kwiaty i światło. Oni przywieźli rozetki po raz pierwszy i przywieźli przepiękne kolońskie róże z Kolonii. Malutkie róże, które rosną na tym w maju, wyrastają i mają jak bukieciki piękne różowe kwiaty. Te rozetki zachowały się i te róże zdziczały, one się przeniosły tam i też się zachowały. Natomiast tej drogi oczywiście nie było. Tu jest cmentarz, gdzie jest droga i tam dalej, gdzie te budynki, jest też nowy cmentarz. I tam w większości pochowani są ludzie pomordowani, pozwożeni z różnych tutaj wsi. Czy widziałeś, Ojcze Święty, patrząc z góry przez firmament, dzieci śliczne jak aniołki na sztachety powbijane? Kto je teraz poprowadzi na spotkanie z Tobą, Boże? One przecież takie małe,
zbłądzą same w tych przestworzach. Jesteśmy przed progiem najpiękniejszej cmentarnej kaplicy Branickich z końca XVII wieku w Lubomlu. Tutaj stała piękna marmurowa, z czarnego włoskiego marmuru kaplica. Było ponad 30 pochówków. Na tej kaplicy, jak już wspominałem i zawsze to powtarzam, przekazali mi to ludzie z Kątów. Najstarszy Błaszczuk, który żył prawie 100 lat i zmarł 20 lat temu, że na tej kaplicy, tu na frontonie, pisało na czarnym marmurze, złotymi literami, z psalmu starochrześcijańskiego wybrane cytaty były. Żyłem, bo chciałeś, umarłem, bo kazałeś, zbaw mnie, bo możesz. Kaplica zginęła. Zginęła tak, jak zginęły wszystkie nagrobki, które były tutaj. Tutaj leżeli mieszczanie, tu leżeli ziemianie. Tutaj leżało ze 20 hrabiowskich rodów, to resztki tych piaskowców, które tutaj po obu stronach Jagiellońskiej alei były posadowione. Tam w rogu jest resztka średniowiecznej, pięknej kaplicy, kapliczki wołyńskiej. Otóż u niektórych, zobaczymy to w Maciejowie, stawiano kapliczki wysokie na cztery strony świata i na tych kapliczkach wszędzie były bocianie gniazda. To było takie bardzo dziwne i one są jeszcze na Wołyniu na wielu cmentarzach. Opowiadano mi rzecz taką, miejscowi Ukraińcy, unici dawni, nasi dobrzy sąsiedzi, którzy nas ratowali, że w latach 50. jak wywieziono Polaków, to tutaj bili się Ukraińcy o te piękne nagrobki. Wywozili wozami, gdzie tylko mogli, obcinali, ciosali te polskie napisy, a jak im się nie chciało, to stawiali odwrotnie. I z jednej strony na ukraińskim cmentarzu jest napis polski, a z drugiej ukraiński. Wszystko zabrali do szczętu, tu miało nic nie pozostać. A jednak został. Został grób tam, bardzo duży grób policjantów. Prowadziła poza kaplicą aleja, która była równoległa do ulicy Chełmskiej z tamtej strony. Jak szła procesja, to szła dookoła. Ona prowadziła na nowy cmentarz. Na tym nowym cmentarzu, tutaj, gdzie te budynki, tam co najmniej 50-60 metrów te budynki stoją na polskim cmentarzu. W starych cmentarzy zawsze rosły duże drzewa. Jak jedno umierało, sadzono drugie, albo ono już rosło obok. I na tych drzewach zawsze wisiały krzyże. To tak zwane drzewa krzyżowe, które były kiedyś podobno symbolicznym grobem tych, którzy grobów nie mieli. Poza tym trzeba sobie uzmysłowić jedno, że na katolickim chrześcijańskim cmentarzu mieli prawo do pochówku tylko prawdziwi chrześcijanie. Chrześcijanie nie tylko z krwi i kości, ale i z dobrej śmierci. Bo jeżeli taki katolik powiesił się, nigdy go nie pochowano na poświęconej ziemi na cmentarzu. Pochowano go poza. Jeżeli był jakiś samobójca, pochowano go tam. Religia miała swoją wartość. Jesteśmy w starej kwaterze lubomelskiego cmentarza, początek XX wieku, przed I wojną światową, 1914 rok, wszystkie pochówki Rudzkich, Suszków, Tołyżów. Proszę Państwa, z piaskowca 100 lat temu fundowane nagrobki, nie były to nagrobki chłopskie. Były to nagrobki mieszczan lubomelskich i okolicznych ludzi z dworów, którzy... Proszę Państwa, połowa XX wieku. Kościół w Lubomlu zamknięty? Absolutnie. Nie ma już żadnego kościoła na Wołyniu, katedra też zamknięta. Przyjeżdżają na pochówki księża ze Lwowa. I jest jedna mieszczańska rodzina, która w całości uparła się i została tutaj. Rodzina Jankowskich. I to są pochówki z lat 50. Ale takim tutaj dokuczano, że oni ostatecznie wyjechali na Białoruś do Brześcia.
pozostawili bardzo piękny swój ogród, że tak powiem, nagrobków, ogrodzili tym i tutaj wszędzie stały piękne pomniki, postawione w latach 70. i 80. Jak my przyjeżdżaliśmy przez pierwsze 15 lat, one stały, ale jak przyjechaliśmy któregoś kolejnego latu, to już było około 2000 roku, wszystkie zostały pobite. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomódlmy się za wszystkie dusze tych, którzy spoczywają tu na lubomelskim cmentarzu, pomordowanych, zaginionych Sybiraków i za tych, którzy mają mogiły swoje w dołach, po lasach i polach. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pana mojego, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Czy spamiętasz, Panie świata, męczenników tych z Wołynia? Umierali z myślą o tej, która nigdy nie zaginie. Polska o nich zapomniała, rozpłynęła się w oddali. Czasem drżąca ręka starca świeczkę jeszcze tu zapali. Porastają chwastem zgliszcza, groby toną w bujnej trawie. Jutro już nie będzie komu świeczki za nich tu postawić.